Urodził się 18 kwietnia 1927 roku w Płocku. Na Uniwersytecie Warszawskim studiował prawo. Z akademickiej spółdzielni wydawniczej, której przewodniczył, został wydalony za klerykalizm. W latach 61-71 jest posłem na Sejm, w którym współtworzy koło poselskie Znak. 13 grudnia 81 roku internowany. Był doradcą Lecha Wałęsy, a w maju i sierpniu 88 roku uczestniczył w strajkach w Stoczni Gdańskiej. We wrześniu 89 roku staje na czele pierwszego po półwieczu niekomunistycznego rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Po przegranych wyborach prezydenckich w listopadzie 90 roku poświęca się życiu partyjnemu. W powstałej w grudniu Unii Demokratycznej zostaje przez aklamację wybrany jej przewodniczącym. Jest nim po kolejnych wyborach do dzisiaj. W sierpniu 92 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych powierza mu misję specjalnego sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka na terenie byłej Jugosławii. Ma 3 synów oraz 7 wnucząt. 100 pytań do Tadeusza Mazowieckiego. Witam Państwa serdecznie. Może zacznę od spraw porządkowych, bo one są oczywiste, a reszta to już właściwie nie wiadomo. Proszę Państwa, numer naszego telefonu brzmi 625 66 77. Ja chciałam Państwu obiecać, że na pewno treść Państwa pytań dotrze do naszego gościa, pana Tadeusza Mazowieckiego, przewodniczącego Unii Demokratycznej, którego witamy dzisiaj serdecznie w studiu. Natomiast proszę nam wybaczyć, że nie wszystkie pytania mogą być odczytane u nas tutaj w studiu. Po prostu no, nasz czas jest taki, a nie inny. Otóż jeszcze parę dni temu ja byłam przekonana, że spotykamy się z naszym gościem raz dla jego zalet. To się akurat utrzymało. Natomiast myślałam też, że może przede wszystkim z powodu Kongresu Unii Demokratycznej. To też, ale w ciągu ostatnich dni tyle się, jak Państwo wiedzą, zmieniło i wokół naszego rządu, i wokół Sejmu. Doszło tyle różnych spraw, że właściwie już w tej chwili nie wiadomo, co to jest najważniejsze. A może Pan, Panie Przewodniczący, powie, co właśnie dla Pana jest najważniejsze w ciągu tych ostatnich dni? Co to jest? No, wszystko jest ważne. Nie ma hierarchii. Ja nie sądzę, że te ostatnie dni zburzyły jakoś zasadniczo sytuację. Nie ma znaczenia dla nas, że rząd może być na ten moment mniejszościowy i że Unia... Ja myślę, że rząd już się trochę przyzwyczaił do tego, że jest taki lekko mniejszościowy i że to jest sytuacja trwała. Przynajmniej na najbliższy okres. Ja może rzeczywiście na przykład wczorajsze wiadomości to była jakby kronika dramatycznych i tragicznych wydarzeń, ale ja chciałam zapytać o coś bardziej pogodnego. Dzisiaj odbyła się specjalna sesja Sejmu uświetniająca 500-lecie parlamentaryzmu polskiego. Gdyby z tej wspaniałej rocznicy, z okazji tej wspaniałej rocznicy, miał Pan złożyć życzenia polskim parlamentarzystom. Czego Pan by im życzył przede wszystkim? Czego im może brakować? Ja bym życzył polskim parlamentarzystom tego, żeby pracowali na dobry wizerunek tego parlamentu. Ja sądzę osobiście, że ten parlament jest lepszy niż się o nim sądzi, że uchwalił trochę jednak dobrych ustaw, natomiast ocena parlamentu jest w społeczeństwie bardzo zła i często parlament się do tego przyczynia. Proszę Państwa, tak, ja chciałam to zasugerować, ale Ewa mnie uprzedziła, żebyśmy jednak początek, z uwagi na to, że na dworze ciepło, tutaj w studiu bardzo ciepło, proponuję, żebyśmy rozpoczęli od tak zwanego krzyżowego ognia pytania. Bo jeszcze są prawnicy, żeby było jeszcze bardziej ciepło, tak, i po prostu byśmy zacięli batę. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to będzie krzyżowe pytanie, ale w każdym razie zajmuje Pan znaczącą pozycję na naszej scenie politycznej od bardzo wielu lat. Czy jest Pan w ogóle optymistą? Ja jestem takim względnym optymistą, ale zasadniczo no, odpowiedziałbym tak, raczej tak. Dlaczego pan tak wolno podejmuje decyzje, panie przewodniczący? Wie pan, ja myślę, że co do decyzji jest ważne, czy są dobre czy złe, a czy wolno czy szybko to jest... Ale pana współpracownicy trochę na to narzekają. Ja myślę, że jest to trochę legenda, opinia i tak dalej, nie tylko zresztą przez moich współpracowników rozpowszechniana. Czy zostanie panem ministrem spraw zagranicznych, jeśli by Krzysztof Skubiszewski odszedł do Trybunału Haskiego? Na razie mamy ministra spraw zagranicznych, jak odejdzie, to będę mógł odpowiedzieć na to pytanie. Czy w Jugosławii, tam gdzie pan spełniał swoją rolę jako przedstawiciel ONZ, były takie sytuacje, w których się pan bał o swoje życie na przykład? Były. Może pan powiedzieć? Były, no przejeżdżałem przez tak zwaną drogę ratunkową, zatrzymywali nas komunikując, że jest droga ostrzeliwana, że musimy przeczekać.
poza tym w trakcie, jak byłem w Sarajewie, lotnisko było ostrzeliwane i tak dalej. A przy tym, wie pan, tam jest po prostu, nie można określić, w którym momencie jest sytuacja groźna. A jak ona się rozwinie dalej, ta sytuacja? To już jest pytanie. I dlaczego obwiniono pana o brak obiektywizmu? Proszę pana, po pierwsze, wszyscy tacy sprawozdawcy specjalni zajmujący się zagadnieniami praw człowieka są krytykowani przez rządy, które kontrolują. Więc nie jest to nic tak nadzwyczajnego. Po drugie, sądzę dlatego, że ja nie zgodziłem się w moich raportach z tezą, że wszyscy są jednakowo winni, a tego by oczekiwała strona serbska. Ja mówię, że wszyscy cierpią, że po wszystkich stronach są cierpienia, natomiast uważam, że strona serbska w Bośni jest tutaj stroną agresywną przede wszystkim. Ale kto jest najbardziej winny w tym konflikcie, proszę nam powiedzieć, panie przewodniczący, czy Serbowie? I jak dalej potoczy się sytuacja w byłej Jugosławii? Oczywiście to już nie są pytania, które można... Czy wierzy pan w krótkie pytanie, tak. Czy wierzy pan w szybkie zakończenie tego konfliktu? Nie wierzę. Uważam, że nawet jeżeli będzie zawarte to porozumienie, to ono będzie wymagało wielu lat obecności międzynarodowej, żeby je przeprowadzić. A czy sądzi pan, że Amerykanie użyją siły tam w Jugosławii? Nie wykluczam tego. Czy pana zdaniem Organizacja Narodów Zjednoczonych spełniła swoje zadanie? Nie spełniła. Nie. Dlaczego? Co jest zasadniczą przyczyną tak obszarowego działania ONZ-u? Wie pan, ONZ jest ogromną machiną, niedostosowaną do reagowania na tego typu konflikty. I ja odpowiem krótko, tak jak mi powiedział sekretarz generalny ONZ. ONZ tyle może, ile państwa składające się na ONZ zdecydują. Czy w związku z tym pańska rola była wdzięczną misją, czy niewdzięczną? Pańska misja była wdzięczną? Nie umiem odpowiedzieć w tych kategoriach, wie pani. Myślę, że starałem się powiedzieć światu, co tam się dzieje i w tym sensie mówienia o tym, dawania świadectwa, to tak. Natomiast w sensie, że to jest bardzo frustrujące, jak człowiek się z tym styka, a potem styka się z bezradnością organizacji międzynarodowych, to bardzo niewdzięczne. Czy którykolwiek z pana wniosków został wprowadzony w życie z dwóch pana raportów? Owszem, może nie wprost, ale niektóre wnioski moje zostały wprowadzone. Chociażby sporna bardzo sprawa stref bezpieczeństwa, która w ogóle nie została wprowadzona, jednak w Srebrenicy pierwsza strefa bezpieczeństwa została ustanowiona. Czy pana zdanie formuła Rady Bezpieczeństwa nie powinna zostać zmieniona? Mam na myśli prawo weta tych podstawowych członków. Wie pan, to jest pytanie na dłuższą naprawdę odpowiedź. Ja po prostu sądzę, że ONZ stoi też przed wielkimi problemami. Jest konferencja praw człowieka w Wiedniu, która z punktu widzenia tej problematyki powinien wyciągnąć do spraw swojej organizacji. Proszę państwa, odwieszam krzyżowy ogień pytań. Uparliśmy się trzymać, przepraszam, Jugosławii. Ona się zupełnie nie nadaje na to, żeby to puentować właśnie jednozdaniowymi odpowiedziami. Więc odwieszam, proszę bardzo. Ja bym chciał wrócić do pana biografii. Właściwie tak się trochę dzieje, że powinien pan być jakimś politykiem może najbardziej bliskim Episkopatowi Polski, czy w ogóle Kościołowi, ze względu na całą swoją biografię. Nie będę tego udokumentował, bo to jest oczywiste. Natomiast dzieje się tak, że i w wyborach prezydenckich był pan zwalczany przez poszczególnych księży, zgódźmy się, i przewodzona przez partia, której pan przewodzi, Unia Demokratyczna, jest również celem różnych ataków. Chciałem zapytać ze strony hierarchii kościelnej księży, czy to, co się stało, czy to pan się zmienił, czy to Kościół się zmienił, czy może Polska się zmieniła? To też nie jest takie pytanie na krótką odpowiedź, ale odpowiem, że właściwie... Można to dłużej. To ja bym odpowiedział na to, że właściwie to powinno być nie do mnie skierowane to pytanie, tylko... Ale co ja bym na to odpowiedział? Proszę pana, ja bym odpowiedział w ten sposób. Ja myślę, że jest niesłychanie ważnym problemem w Polsce, długofalowo rzecz biorąc, sprawa stosunku Kościoła i państwa ze względu na całą naszą historię. Natomiast, że w tym czasie tych, zwłaszcza wyborów, prawda, zagrały różne bardzo prymitywne emocje u bardzo wielu ludzi. Księża, powiedzmy, szeregowi księża są tacy sami jak społeczeństwo, prawda, i często różne plotki, pogłoski i tak dalej, prawda, odgrywają rolę, prawda. Natomiast ja
Nie uważam się tutaj za ofiarę Kościoła, tych ataków i tak dalej. Uważam się za człowieka przynależącego do Kościoła i uważam, że należy to przezwyciężyć, powiedzmy, na długą metę jestem optymistą. Jaka jest pańska wizja stosunków między państwem a Kościołem? Czy uważa pan, że to, co robi Barbara Labuda u pana w Unii Demokratycznej jest słuszne? I czy ważne jest zaangażowanie się w obronę Rzecznika Praw Obywatelskich pana profesora Zielińskiego? I czy ten stosunek to są trzy różne pytania. Jeżeli tak, mogę, to po kolei na te trzy różne pytania odpowiem. Pierwsze pytanie. Wizja moja, nasza Unii jest rozdział Kościoła od państwa, ale nie taki rozdział Kościoła od państwa, jaki mieliśmy przez 40 lat, gdzie pod tym pojęciem rozdziału Kościoła od państwa ukrywała się walka z Kościołem, tylko rozdział Kościoła rzeczywiście szanujący niezależność instytucji państwowych i kościelnych. Czyli model włoski, tak? Ja nie wiem, model włoski, zapewne tak, prawda, ale nie chciałbym tu się przypasowywać, zwłaszcza w krótkiej odpowiedzi do takiego czy innego, prawda, ale równocześnie oczywiście uznawanie znaczenia Kościoła w życiu publicznym naszego kraju. Drugie pytanie, może zmienię kolejność. Jeśli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich, zdecydowanie bronimy Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego, że Rzecznik Praw Obywatelskich miał prawo postawić tą sprawę, a rzeczą sądu, rzeczą Trybunału jest wydawanie wyroku. I gdyby z powodu takich czy innych opinii, czy nawet wypowiedzi Rzecznika, zdejmowano Rzecznika, prawda, odwoływano Rzecznika, to wówczas sens instytucji Rzecznika zostaje całkowicie podważony. Jesteśmy temu przeciwni. Wreszcie, jeśli chodzi o trzecie pytanie, są, jak wiadomo, pewne różnice między mną a Barbarą Labudą, ale nie chciałbym ich tutaj wyolbrzymiać. Myślę, że powiedzmy istnieje to różnica pewnej strategii w stosunku do Kościoła. Nie mówię, czy może dojść do rozłamu, panie przewodniczący? Znaczy właśnie, czy może Barbara Labuda odejść z Unii Demokratycznej? A w zasadzie jak pan to robi, że do tej pory w tej Unii Demokratycznej Barbara Labuda i Jerzy Turowicz mogą nadal funkcjonować? No póki nawet co? Wie pani, za zakończenie konkretu, proponował pan, żeby pani Labuda dzwoniła do pana Turowicza. Nawiązując do pewnej takiej anegdotki, prawda, że prezydent Pertini często dzwonił do Jana Pawła II, więc sugerowałem, żeby Basia Labuda też od czasu do czasu zadzwoniła do Jerzego Turowicza. Ja myślę, wie pani, że jeśli chodzi o zasady w Unii generalne, te zasady są wspólne w tej sprawie. Natomiast są pewne emocje dotyczące zachowania czasem w konkretnych sprawach. I nie chciałbym tutaj wyolbrzymiać różnic z Barbarą. No, bo to oczywiście różnice pomiędzy linią Unii Demokratycznej, a linią tego stowarzyszenia, w którym ona jest, są dość zasadnicze. Czy Barbara Labuda jest również gotowa nie wyolbrzymiać różnic, które ją dzielą z panem? Mam nadzieję. Pana przeciwnicy i przeciwnicy Unii zarzucają wam, że jesteście niemalże postkomunistami, kryptokomunistami, czy jeszcze jakieś takie inne nazwy. Natomiast widać takie ambiwalentne stanowisko wśród polityków Unii. Jednego dnia mówicie, że może jednak należy rozmawiać z SLD, następnego dnia nie ma mowy. Czy mógłby pan po prostu w tej chwili odnieść się do SLD, do SDRP, w ogóle do postkomunizmu w Polsce? W kontekście tego, co kiedyś powiedział profesor Geremek o tym możliwości jakiegoś kontaktu. Wypowiedź profesora Geremka myślę, że została wtedy nieco wyolbrzymiona, prawda? Ja muszę powiedzieć, że cieszę się z tego, że SLD, znaczna część posłów, istotna część posłów SLD poparła prywatyzację i tego absolutnie nie ma zamiaru negować znaczenia tutaj ich zachowania się w tej sprawie i po prostu uważam, że wchodzą w grę możliwości sojuszu, współdziałania, prawda, w konkretnych sprawach. Właśnie powiedział pan, że koalicja się przyzwyczaiła już do tego, że jest mniejszościowa. Czy mógłby pan określić warunki graniczne tego przyzwyczajenia? To znaczy, kiedy koalicja już powinna się rozpaść? Nie chodzi mi tylko o ilość głosów, ale o jakieś warunki merytoryczne. Romana, powiedziałem, że się przyzwyczaiła w tym sensie, że po prostu uważam, że te dwa dni ostatnie,
3 dni. No są istotne, ale powiedzmy nie są takie, żeby rozwalały tą koalicję. Natomiast tymi warunkami granicznymi jest dla nas możliwość realizowania reform przez ten rząd. A bylibyśmy przeciwni, gdyby sytuacja miała się tak rozwinąć, że ten rząd będzie tylko zabiegał o to, żeby istniał. Natomiast że nie będzie mógł nic zrobić. Czy nowe wybory dają możliwość pewnych koalicji? Nowe wybory w moim przekonaniu, po pierwsze jeszcze nie ma, jest wprawdzie uchwalona ordynacja, jeszcze jest Senat, jeszcze jest prezydent. Ale w oparciu o tą nową ordynację. O tą nową ordynację. Przypuszczam, że ona wykluczy bardzo małe ugrupowania, natomiast tej trudności podstawowej 7-8 partii, z których bardzo trudno jest ułożyć koalicję, nie zmienią te nowe wybory. I dlatego ja proponowałem jednak jakiś dialog polityczny wokół pewnych zasadniczych spraw. Przy czym uważam, że jedną z takich zasadniczych spraw, właściwie taką pierwszą, którą należałoby przedyskutować i ustalić, i która jest ważna dla każdego rządu, jakikolwiek kto będzie rządził w Polsce, to jest to, ażeby były obostrzenia w przypadku wnoszenia projektów ustaw czy uchwał w Sejmie, które dezorganizują uchwalony wcześniej budżet, bo to jest po prostu niemożliwe. Panie, skoro mowa o koalicji, co pan sądzi o tej inicjatywie pana posła Łopuszańskiego stworzenia takiej koalicji centroprawicowej? To głośno ostatnio jest na rynku. No ja myślę, że jego sojusznik, tam członek tej samej partii, Stefan Niesiołowski, dobrze odpowiedział na to, o ile prasa wiernie cytuła, że układ, który on proponuje, jest księżycowy. Proszę, żeby właśnie pani z Górzemi, Tadeusz Kucharski, siedzi cichutko. Proszę. Jeżeli już się dopchałam, to czy mogę 3 pytania? Nie, w takim razie, to się po prostu nie daje, odpowiadanie dobrze, później. W takim razie, poproszę dlaczego pana zdaniem Jan Maria Rokita nie został we władzach Unii? To jest jedno i to samo pytanie. Dlaczego to nie został? Nie został wybrany do władz Unii. Do zarządu nie został wybrany. Na wiceprzewodniczącego nie został i Unia jest coraz częściej odbierana jako partia lewicowa. Niektórzy twierdzą, że kongres ten wizerunek jeszcze potwierdził. Jak pan się czuje jako przewodniczący lewicowej partii? To ja jeszcze tylko zapytam, mogę od razu, od końca zacznę. Proszę pani, jeżeli pani przeanalizuje wyniki wyborów do Rady Unii, to z całą pewnością mogę stwierdzić, że te wybory umocniły centrum Unii. I centrum Unii i nie ma żadnego przesunięcia w Unii na lewo. Więc skąd opinia? Nie ma. No wie pan, to dorabiają nam różne wizerunki. Panie przewodniczący, ale w takim razie Marcin, natomiast jeśli chodzi o Jana Marię Rokitę, dwie rzeczy powiem. Po pierwsze, przegrana jego w wyborach na wiceprzewodniczącego jest przegraną 6 głosami, więc jest to honorowa przegrana. Po drugie powiem, że z własnego doświadczenia mojego rządu wiem, że funkcja szefa Urzędu Rady Ministrów jest częstą funkcją pełnej tarczy, która bierze na siebie różne rzeczy, człowieka, który bierze na siebie różne życzenia niespełnione i tak dalej. W Unii też były pewne i są o to pewne pretensje i to jest ten rezultat, ale powtarzam jeszcze raz, jest on jedno na pewno z czołowych postaci Unii. A dlaczego był pan przeciwny temu, żeby Rokita był wiceprzewodniczącym? A skąd pani to wiedziała? Takie chodziły plotki. Plotki. A dlaczego nie stanęli państwo w obronie wiceministra Balickiego? Tak jak inne partie ludzi swoich bronią czasem okrzyczącej niekompetencji, a co byś nie powiedzieć ministrowi Balickiemu, niekompetencji zarzucić nie można. Na pewno nie można ministrowi Balickiemu zarzucić niekompetencji. Proszę pana, program, który pod przewodnictwem wiceministra Balickiego został uchwalony, ma być programem nadal dyskutowanym i są tam różne zdania w łonie samego rządu i rząd musi dojść do jakiegoś stanowiska. Unia będzie w tym kierunku działać, ażeby poważna dyskusja na ten temat się odbyła. A dlaczego bez Balickiego? Proszę pana, wiceminister Balicki ostatecznie sam złożył dymisję, prawda?
Ale Unia się nie wypowiedziała na kongresie, nie zajęła stanowiska. Po złożeniu przez wiceministra Balickiego bardzo nam trudno było się wypowiadać na kongresie, a poza tym zresztą na wniosek samego ministra Balickiego sprawa ta została przełożona i przekazana Radzie Unii. Bo znów chodzą takie opinie, że był to jakiś ukłon, prawda, w stronę ZHN-u, żeby... Nie, w stronę... Dla którego on jest czarnołowy. Nie, absolutnie nie w stronę ZHN-u, jeżeli nie chcieliśmy, żeby może... Ja zresztą nie działałem w tej sprawie na kongresie, otwarcie mówię, to poszło jakoś tak naturalnie, to raczej nie chcieliśmy stwarzać jako kongres trudności premierowi z naszego ugrupowania. Chwileczkę, proszę Państwa, może jeszcze spuentuję. Natomiast zasadnicza sprawa jest merytoryczna, dyskusja jest dalej. Ale czy to nie było tak, Panie Przewodniczący, że sprzedaliście Balickiego w imię utrzymania koalicji rządowej? Chyba nie sprzedaliśmy Balickiego, bo Balicki sam złożył dymisję. Przepraszam, proszę Państwa, uważam, że już ustaliliśmy, że sam złożył dymisję. W jaki sposób Pan tłumaczy swoim wyborcom sojusz, trwający sojusz z ZHN-em? Ponieważ mam wrażenie, że jednak Pan inaczej mówił o tym w czasie kampanii wyborczej. Mówił o Polsce, o stosunkach Kościoła i państwa. Inaczej też mówił o normalności w Polsce, która miała nastąpić. Natomiast dzisiaj jesteście w sojuszu dziwnym, ponieważ z jednej strony jest, tak jak tu powiedziano, pani Barbara Labuda, a z drugiej Stefan Niesiołowski, a więc dwie krańcowe postacie polskiej sceny politycznej. Przynajmniej na pewnej płaszczyźnie rozpatrując to. Jak to Pan tłumaczy dzisiaj swoim wyborcom? Proszę Pana, ja myślę, że tłumaczę w taki sposób, w jaki ten rząd powstawał. Proszę sobie przypomnieć moment, w którym ten rząd powstawał i proszę sobie przypomnieć jednak pewien jakby bilans tego rządu. To znaczy ten rząd jednak zapewnił temu krajowi stabilizację. I proszę Pana, cokolwiek by Pan nie powiedział, i można oczywiście wyszukiwać takie krańcowe osoby, żeby powiedzieć, że to jest takie dziwne, i można spojrzeć na tą sprawę troszeczkę inaczej. Jednak kierownictwo tego ugrupowania zachowywało pewną odpowiedzialność polityczną za stabilność tego rządu. Profesor Chrzanowski, Niesiołowski zachowywali. My możemy się różnić w różnych innych sprawach, ale to trzeba im oddać. Oczywiście, niestety, znaczna część z panem Łopuszańskim ostatnio tutaj robi pewną frondę. Ale proszę pana, jak ja tłumaczę? No, pytali państwo mnie w tym tak zwanym ogniu krzyżowym o sprawy międzynarodowe. Otóż patrząc troszeczkę zewnątrz, ja mam przekonanie, że Polska jest postrzegana znacznie lepiej w świecie, niż ją postrzegają sami Polacy. Dzięki czemu? Dzięki temu, że ten rząd o tak dziwnej koalicji zapewnił niestabilność. A to jest to hasło o proroku w swoim kraju. Ja przepraszam Państwa, tak, zaraz oddam pytanie, ale to jednak poprosimy o pytania pytań do naszego gościa. Otóż pytań tych jest sporo. Przede wszystkim bardzo miło, że mogę Panu przekazać. Państwo nie tylko zadajecie pytania, ale również przekazują nasi widzowie wyrazy uznania, sympatii i szacunku dla tego, co Pan robi. Mamy to dosłownie cytuję, ale teraz do pytań. Na część oczywiście Pan już odpowiedział. Między innymi było kilka pytań dokładnie powielających pytanie kolegi sprzed chwili. Mianowicie o ten dziwny sojusz z ZHN-em, to już Pan odpowiedział. Jest również wiele pytań takich, które wydaje mi się, że Pan nie zdoła odpowiedzieć, jak choćby pytanie, no takie też budzące zaufanie do Pana, wyrażające, dlaczego jest taka recesja i dlaczego jest tak ciężko. To może zawieźmy to pytanie, ale pytanie już konkretne. Czy Pan popiera wcześniejsze rozpisanie wcześniejszych wyborów do Sejmu? Nie, ja mówię jasno, według sondaży Unia nie straci na tym, są dobre prognozy i tak dalej, chociaż ja jestem ostrożny wobec sondaży i mam już w tym zakresie pewne doświadczenie i mogę być ostrożny, prawda? Ale nie popiera, dlatego że uważamy, że to by destabilizowało. Gotowi jesteśmy to przyjąć, jeżeli, tak powiem, nie będzie innego wyjścia. Natomiast nie, ponieważ uważamy, że to zafunduje Polsce okres 3/4 roku co najmniej, powiedzmy, destabilizacji i nie zmieni jednak tej trudności podstawowej ułożenia koalicji rządzącej. Panie Przewodniczący, jeden z członków rządu wywodzący się z obozu postsolidarnościowego powiedział, że temu obozowi potrzebne są porządne rekolekcje, aby
zastanowili się, czy ten okres od czerwca 1989 roku nie został zmarnowany, w jakim stopniu został wykorzystany i co z tego powinni sobie wziąć do serca. Jestem gotów. Gdyby pan miał zrobić taki rachunek sumienia, co pan zrobił dobrze, czy co pan zrobił źle? Od momentu swojego premierostwa, może cofnijmy się jeszcze do czerwca 1989. Och, to jest bardzo rozległe pytanie, na które chciałbym wreszcie odpowiedzieć, napisać coś, napisać jakąś książkę na ten temat, ale ciągle nie mam czasu. Proszę pana, ja myślę, tak krótko staram się odpowiedzieć na to pytanie. Ja myślę, że generalny kierunek reformśmy właściwie wytyczyli. Generalny kierunek reformśmy właściwie wytyczyli. Oczywiście zgadzam się z tym, że w miarę ich realizacji potrzebne są korekty, zwłaszcza dotyczące rozwiązywania ujawniających się problemów socjalnych, prawda? Myślę, że, już mówiłem kilka razy, że ja mówię o czasie, kiedy ja byłem premierem, że nie doceniliśmy tego, że rozwój, wyłanianie się partii politycznych będzie następowało tak szybko, tak gwałtownie i w tak burzliwy sposób, prawda? Ja sądziłem, że to będzie proces dłuższy, prawda? I że jakby Solidarność jako całość zapewnia trwanie tego procesu i spokojne, powiedzmy, ewolucyjne wyłanianie się z niej różnych ruchów politycznych i sądzę, że to był pewien błąd diagnozy. Ale ja bym powiedział, że taki rozrachunek wymagałby rzeczywiście spokojniejszego zastanowienia się nad poszczególnymi okresami, bo przecież nie jest to okres. Ja byłem 16 miesięcy, prawda? Teraz Unia jest od 9. Czekamy na tą książkę. Przepraszam, pani siedzi cicho, nie. Którzy twierdzą, że nie doceniał pan rolnictwa. Proszę pana, odpowiem na to tak. Nie zgadzam się z punktu widzenia moich intencji, dlatego że ja napierałem bardzo na przyspieszenie opracowania przez rząd programu rolnego. Natomiast ponieważ właściwie nie można było przebrnąć przez jeden problem, który był wtedy ciągle stawiany, to znaczy cen minimalnych i żadnych innych problemów przedyskutować, więc to się opóźniało. Więc absolutnie nie zgadzam się z punktu widzenia moich intencji, z punktu widzenia faktów też tylko częściowo, dlatego że po prostu trzeba wziąć pod uwagę, że to był ten okres pchnięcia zasadniczej transformacji, prawda? No i jakby rolnictwo musiało być w to wciągnięte. Chłopską. Jeżeli Porozumienie Ludowe wyjdzie z koalicji, czy widzi pan w nim PSL? Widzę, jeżeli tylko PSL gotów byłby rozmawiać poważnie i długofalowo nad pewnymi problemami. Uważam, że ten dialog polityczny z PSL-em jestem otwarty. A czy pan za nim PSL jest gotów? I za jaką cenę? To już to. Kiedyś się nie udało. To już jest ta stopia, że to pytanie nie do mnie. To jest do PSL-u. Czy to znaczy, że dzisiaj z Sojuszem łatwiej się rozmawia, z Sojuszem Lewicy niż z PSL-em? Wie pan, to nie jest problem, z kim się łatwiej rozmawia. Problem jest, z kim istnieje możliwość poszerzenia tej koalicji. Otóż z PSL-em widzę możliwość, jeżeli by PSL chciał, jeżeli by inne ugrupowania chłopskie to zaaprobowały. Natomiast jeśli chodzi o sojusz, to jest ten problem zaplecza, o którym mówiliśmy. No oraz problem taki, że oczywiście ta koalicja by się nie utrzymała. Nie, przepraszam państwa, to właściwie jest też cytat z listu prawie, że który został zostawiony u nas na portierni, podpisany przez panią Zofię. A ponieważ w finale jest tam, że jeżeli nie zadajemy pytania z tego listu, to zaskarżą nas o pozbawienie praw dziennikarskich. Nie, proszę nas nie zaskarżać. Dobrze, jest pytanie z tego listu. Zupełnie właściwie poza dotychczasowym nurtem pytań, no ale jest. Czy ma pan cokolwiek wspólnego, panie przewodniczący, z emigracją pana Herberta? Swojego czy podobno za pańskim głosem to się odbyło? Nie. Pani Zofio, słyszy pani? Nie. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, proszę nas nie pozbawiać praw dziennikarskich. Chciałbym się odwołać do pańskiego doświadczenia. Nasze społeczeństwo jest dosyć skołowane. Jak się rozmawia
z ludźmi w różnych sytuacjach, to się słyszy, a Polską ciągle rządzą postkomuniści, komuna się trzyma mocno. Inni znowu mówią, że nie, że Kościół rządzi i grozi nam klerykalizacja. Jak jest naprawdę? To może ja jeszcze wróćmy do pytań naszych telewizji. Chwileczkę, czy to była odpowiedź właśnie? Tak. Że milczenie jest również odpowiedzią. Pytanie jest straszne. Proszę Państwa, bardzo proszę, żebyśmy zadawali jednak konkretniejsze. Anka, czy mogę jednak... Nieprawdziwe. Oba, tak. Po prostu oba są nieprawdziwe. Czy ja jeszcze mogę, bo zachęcamy Państwa do telefonu, chciałabym wypełnić mój obowiązek i przekazać jeszcze kilka pytań. Otóż powtarzają się pytania. Z tego widzę, że telewidzowie zapamiętali Pana wypowiedź. Rozumiem, że to było sprzed kilku lat w programie Interpelacji, kiedy Pan uważał, że wojska radzieckie nie powinny opuszczać Polski. I nie wiem, czy to jest nieporozumienie, czy też pytanie brzmi, czy nadal jest pan takiego samego zdania? Nie, to jest nieporozumienie. Ja oczywiście zostałem zaskoczony w tym momencie, kiedy Lech Wałęsa w tej sprawie dał wypowiedź uprzedzając rząd i uważam, że takich rzeczy nie powinno być. Lech Wałęsa był wtedy poza rządem, prawda, że to rząd powinien te sprawy stawiać. Myśmy mieli najpierw do załatwienia jakby pierwszą sprawę, niesłychanie trudną, a ważną psychologicznie dla Polaków, to jest sprawę Katynia, na którą bardzo naciskaliśmy w pierwszych rozmowach oraz, jak pamiętam, przystąpiliśmy już wiosną 90 roku do rozmów w sprawie wycofania wojsk radzieckich, a ostatnia moja rozmowa jako premiera z Gorbaczowem na konferencji KWWM miała miejsce. Wtedy miałem długą z nim rozmowę w sprawie wycofania wojsk radzieckich w ciągu roku z Polski. Ja myślę, że bardzo proszę Państwa, są dwa pytania nakładające się na siebie. Jak Pan ocenia 2,5 roku prezydentury Lecha Wałęsy i czy podziela Pan zdania, że Lech Wałęsa zmierza w stronę jakichś no niekoniecznie demokratycznych rozwiązań? I czy zdecydowałby się Pan jeszcze raz kandydować na prezydenta? Jak oceniam 2 lata prezydentury Lecha Wałęsy? Powiem tak, że w stosunku do obaw, które miałem w kampanii prezydenckiej, była to przede wszystkim obawa zasadnicza o to, że on nie podtrzyma istniejącego programu gospodarczego. I to oceniam na plus, że jednak podtrzymał i bronił tego programu. To oceniam zdecydowanie na plus. W wielu punktach się różnie z nim, ale jakby doprowadziłem do tego, że Unia i ja osobiście znormalizowaliśmy swoje wzajemne stosunki, więc nie chciałbym tego naruszyć. Czy Lech Wałęsa ma skłonności do jakichś autorytarnych rządów? Od czasu do czasu powiedziałbym je publicznie ujawnia. Co pan sądzi, panie przewodniczący, o projekcie konstytucji, prezydenckim projekcie? A ja go jeszcze nie znam. Przepraszam. A już był ujawniony. Jest pan w komisji konstytucyjnej zgromadzenia, prawda? Jest siedem projektów. Wczoraj miałem termin. Kiedy może być nowa konstytucja? Ja uważam, że jeżeli by konstytucja dobrze pracowała i jeżeli byłby dialog polityczny na temat tych podstawowych spraw, o których trzeba rozmawiać, to można by do końca przyszłego roku opracować i oddać pod referendum konstytucję. Przepraszam, Państwa się domagają. Warstwy inteligenckiej i warstwy urzędniczej. Czy w takim razie te grupy społeczne mogą liczyć na specjalną uwagę Unii w reprezentowaniu ich interesów? I drugie, szybciutkie, w innej beczki. Proszę Państwa, ustalam, że to jest może jedno pytanie. Na chwilę chcę wrócić do Jugosławii potem, jeśli może. Potem chciałam do Jugosławii wrócić, ale... Tak. Więc jeśli chodzi o pierwsze pytanie, oczywiście tak, sprawa inteligencji leży nam bardzo na sercu i zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest nasz elektorat i jest to jakby dla nas ciężkim problemem, że biorąc pod uwagę ograniczenia tego państwa i tego budżetu, my nie możemy tak forsować bezpośrednich życiowych interesów właśnie naszego elektoratu. Ale uważam, że problemy służby zdrowia,
i problemy oświaty są naczelnymi problemami, którymi musi Unia teraz się zająć i jakby wymierzyć te możliwości, które w tej sytuacji budżetowej można zrobić, natomiast że nie możemy po prostu dalej odpowiadać, że musicie tylko czekać. Coś musimy tutaj zdecydować. Chwileczkę odjęłam głos pani. Ja myślę, że systemowo musimy zrobić, tak samo jeśli chodzi o znaczenie nauki, prawda, że systemowe reformy musimy przeprowadzić. No i jednak no bardzo przeanalizować możliwości budżetowe jakiejś poprawy sytuacji. Jaka jest hierarchia problemów w tej chwili w Polsce? Słucham? Hierarchia problemów w Polsce. Hierarchia problemów w ogóle? W Polsce, znaczy tak, polskich problemów politycznych, gospodarczych. No, to jest pytanie bardzo obszerne. Ja myślę, że jednak kontynuacja reformy. Po drugie, kontynuacja reformy państwa przede wszystkim poprzez wprowadzenie drugiego etapu reformy samorządowej, bo to jest bardzo istotne, prawda? I następnie właśnie problemy reformy służby zdrowia, oświaty. Dla mnie również bardzo istotne problemy bezrobocia, bardzo wysoko stanem. Czy w jaki sposób przypominamy tutaj Sejm, panie przewodniczący, jeśli chodzi o to wzajemne nieszanowanie? To, o czym pan mówi, jest to nieomalże problematyka związkowa. To, o czym pan mówi, jest to nieomalże problematyka związku zawodowego. Komisja Krajowa Solidarności sprzedała lancie, którą jeździł Wałęsa. Tygodnik Solidarność wystawił na przetarg Poloneza, reklamując go tak, że jest to jedyny na świecie samochód, który jeździł Mazowiecki i Kaczyński. Jaki jest dzisiaj pana stosunek do związku zawodowego Solidarność i do jego pisma? Mój stosunek do Związku Zawodowego Solidarność jest następujący, że ja bym chciał, żeby Związek Zawodowy Solidarność był związkiem zawodowym. A to znaczy bronił praw swoich członków. Żeby był związkiem zawodowym, a nie ciągle miotał się w sytuacji między związkiem zawodowym, a jednak jeszcze trochę ruchem politycznym. Jest pan, prawda, przeciwny reprezentacji parlamentarnej Związku Zawodowego. Niech pani mnie nie podpada, ja odpowiem sam, co sądzę. Więc to po pierwsze. Po drugie, jest jednak pytanie, czy ten związek zawodowy ma być przede wszystkim związkiem rewindykacyjnym, czy jednak uwzględniającym problemy reform. Sądzę, że po to był robiony pakt dla przedsiębiorstwa. Po to w ogóle wypowiada się tą ideę rozmów, paktów, trójstronnych rozmów pomiędzy związkami, pracodawcami i rządem, ażeby to jednak było przez wszystkich szanowane. I tutaj mam dezyderaty do Związku Zawodowego Solidarność, zwłaszcza do regionu Mazowsze, bo albo się coś podpisuje, albo się idzie w kierunku jakichś ustaleń i rozmów, no albo się tylko, powiedzmy, manifestuje i wykrzykuje, że tam wszyscy są niedobrzy, złodzieje i tak dalej. No jednak padają czasem słowa nieobliczalne. Proszę państwa, jeszcze przed prywatnymi, ostatnia chwila była poświęcona na pytania prywatne. Przepraszam. Chciałam pana, moment, przepraszam bardzo. Jeszcze jedno pytanie, bo myślę, że warto tego posłuchać. Pana komentarz do wczorajszych wydarzeń w Moskwie. Jak pan to ocenia? Czy to może się skończyć? Pytanie jest bardzo prywatne. Wie pani, ja mam nadzieję, że te wydarzenia nie przybiorą jakiejś dalszej lawinowej tam sytuacji, chociaż jest to niebezpieczne. Ja nie znam szczegółów, ale przyznam szczerze, że nie bardzo rozumiem, dlaczego prezydent Jeltsin nie zgodził się po to, żeby ten pochód tam przeszedł na ten Plac Czerwony. Wydaje mi się, że nic by się takiego tam nie stało, no a w tej sytuacji może być to jakby zaogniające. Ja miałem to prywatne pytanie. Jaka jest pana ulubiona postać historyczna? Ja już wiele razy takie pytanie dostawałem i muszę powiedzieć, że ja mam szereg ulubionych postaci i strasznie nie lubię być zmuszanym, żebym koniecznie jedną wybrał. Czy dostał pan od kogoś żółwia w prezencie? Słucham? Czy dostał pan od kogoś żółwia w prezencie? Dwa. Proszę państwa, ja tylko chciałam jeszcze odsłonić z jednej może nieznanej państwu strony naszego gościa, mianowicie, że zwyciężył kiedyś w konkursie recytatorskim. Tak. Ja osobiście to sądzę, że niesprawiedliwie, że tam byli lepsi. Zaskoczył mnie na przykład Henryk Wujek jako znakomity recytator. Więc to był La Fontaine, Żółw i Zając. I konkurs był radiowy, recytatorski, tak, dla polityków.
tak. No i właśnie może podobno bezkonkurencyjny był właśnie nasz może gość. Jaka szkoda, że nie jesteśmy w stanie już, nie mamy czasu na to, żeby Państwu tę recytację zaprezentować. Bardzo się cieszymy z Pana tutaj przyjścia. Panie Przewodniczący, uprzejmie prosimy Ewę Michalską, żeby tak, zechciała Panu towarzyszyć i proszę się podpisać u nas. I tutaj, tak jak wszyscy nasi goście, wybierają kolor, którym chcieliby się podpisać i towarzystwo. No niewielkiego wyboru nie ma, ale dwa zestawy. Który czarny jednak. Tak, bo to będzie najwyraźniej. Ale jak to się otwiera? Z tym mamy czasami kłopoty. Jakbym wybrał inny, to by było ideologiczne. Ale już jest, dobrze. Ale gdzie to można, gdzie to znaleźć? Albo tu, albo tu. Albo może wyżej. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Proszę jeszcze usiąść tutaj na tym najważniejszym miejscu i chciałabym Państwu przypomnieć, że nasz plebiscyt na najciekawszą osobowość 100 pytań w roku 1993 trwa. Czekamy bardzo na Państwa kartki. Dziś naszym gościem był Tadeusz Mazowiecki, przewodniczący. Czy jedno słowo mogę powiedzieć. Ależ dwa. Dwa. Proszę Państwa, bo ja się tu uwolniłem. Moja wnuczka dzisiaj miała pierwszą komunię i ona mi pozwoliła wyjść na spotkanie z Państwem, ale ja chciałem ją pozdrowić, Martę, moją wnuczkę. Więc ja jeszcze pozdrawiamy. My też pozdrawiamy wnuczkę Pana Przewodniczącego. Chciałam powiedzieć, że poświęcił dla nas więcej, bo jest również namiętnym palaczem papierosów. Nie wiem, czy to jest w zgodzie z zakazem reklamy papierosów w telewizji. Znaczy jest namiętnym palaczem tych obrzydliwych papierosów. Tak już brzmi lepiej. I 40 minut bez papierosów tutaj był z nami. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli zdążymy pokazać Państwu listę gości pytań, to bardzo byśmy prosili. Góro, powiedz nam, czy mamy taką szansę, czy nie. Stan Fryczyński, Jan Łopuszański, Andrzej Bratkowski, Zbigniew Brzeziński, Maciej Jankowski, Jerzy Konieczny, Adam Strzembosz, Andrzej Kern, Leszek Balcerowicz, Marek Markiewicz, Hanna Gronkiewicz-Walc, Józef Oleksy, Janusz Lewandowski, Marek Balicki, Andrzej Mielczanowski. Dziękuję pięknie, dziękuję serdecznie, do widzenia. Dziękujemy bardzo Pani pięknie, bardzo nam było miło.